Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 137. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 89, wersety od 20 do 30. Mówiłeś niegdyś w widzeniu do świętych Twoich i powiedziałeś... Włożyłem na głowę mocarza koronę, wyniosłem wybrańca z ludu. Znalazłem Dawida, sługę mojego, namaściłem go świętym olejem moim, aby ręka moja zawsze z nim była i umacniało go moje ramię. Nie zwiedzie go nieprzyjaciel ani nie pognębi go złośnik, lecz zetrę na proch przed nim jego przeciwników, porażę tych, co go nienawidzą. Z Nim moja wierność i łaska, i w moje imię moc Jego się wzniesie, i rękę Jego wyciągnę na morze, a prawicę Jego na rzeki. On będzie wołał do mnie: Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i opoką mego ocalenia. A ja go ustanowię pierworodnym, największym wśród królów ziemi. Zachowam dla Niego łaskawość swą na wieki. I wierne będzie moje z nim przymierze. Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, a jego tron trwały jak dni nieba. Rozdziały XIX i XX z pierwszej księgi królewskiej kontynuują upowieść o działaniach proroka Eliasza oraz przedstawiają wyzwania militarne stojące przed królem Achabem. Kiedy Achab opowiedział Izabel wszystko, co Eliasz uczynił i jak pozabijał mieczem proroków, wtedy Izabel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie zrobię jutro z twoim życiem tak, jak się stało z życiem każdego z nich. Widząc to, Eliasz powstał i ratując się ucieczką przyszedł do Beerszeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, a sam o jeden dzień drogi odszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z Janowców i pragnąc umrzeć, powiedział Wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z Janowców i zasnął. A oto anioł trącając go, powiedział mu: Wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Ponownie anioł pański wrócił i trącając go powiedział: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem, szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry choreb. Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział. Żarliwością zapłonąłem o pana, boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili twoje przymierze, rozwalili twoje ołtarze, a twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec pana. A oto pan przechodził. Gwałtowna wichura, rozwalająca góry i druzgocąca skały, szła przed panem. Ale Pana nie było w wichurze, a po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień, Pana nie było w ogniu, a po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz odpowiedział: Żarliwością zapłonąłem o Pana, Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy Pan rzekł do niego: Idź, wracaj swoją drogą ku pustyni Damaszku, a kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu. Później namaścisz Jechu, syna Nimsziego, na króla Izraela, a wreszcie Elizeusza, syna szafata z Abel Mechola, namaścisz na proroka po tobie. A stanie się tak, uratowanego przed mieczem Hazaela zabije Jechu, a uratowanego przed mieczem Jechu, zabije Elizeusz. Zostawię jednak w Izraelu siedem tysięcy takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta Go nie ucałowały. Eliasz poszedł stamtąd i odnalazł Elizeusza, syna szafata, orzącego. Dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział. Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Ben-Hadad, król Aramu, zebrał całe swoje wojsko, a było wraz z nim trzydziestu dwóch królów, jak też konie i rydwany, a następnie nadciągnął, obległ Samarię i natarł na nią. Niebawem wysłał posłów do króla Izraela, Achaba, do miasta, aby mu oświadczyli. Tak rzekł Ben Hadad. Twoje srebro i Twoje złoto jest moje, oraz Twoje żony i Twoi synowie są moi. Na to odpowiedział król Izraela tymi słowami: Według Twego słowa, Panie mój królu, twój jestem ja i wszystko, co moje. Potem posłowie ci wrócili i powiedzieli: Tak kazał powiedzieć Ben-Hadad: Ponieważ posłałem do ciebie, aby powiedziano: Twoje srebro i twoje złoto oraz twoje żony i twoich synów mnie wydasz. Zatem jutro o tej porze poślę do ciebie moje sługi, aby przeszukali twój dom i domy twoich sług, a wszystko co im się spodoba, mają przejmować w swoje ręce i zabierać. Wtedy król izraelski zwołał całą starszyznę kraju i rzekł: Zechciejcie zrozumieć i zauważyć, że on ma złe zamiary. Kiedy przysłał do mnie po moje żony i po moich synów oraz po moje srebro i złoto, to mu nie odmówiłem. Wtedy cała starszyzna i cały lud powiedzieli mu Nie słuchaj i nie zgadzaj się. Rzekł więc do posłów Ben Hadada, Powiedzcie memu Panu Królowi. Wszystko, co na początku poleciłeś twemu słudze, uczynię, ale tej rzeczy nie będę mógł zrobić. Posłowie zaraz poszli i zanieśli odpowiedź. Ben Hadat znowu posyłając do niego rzekł: Niechaj bogowie to mi uczynią i tamto dorzucą, jeśli starczy po garści gruzu Samarii dla całego wojska, które mam pod sobą. Król Izraelski odpowiadając na to rzekł: Powiedzcie: Przypasujący broń, niech się nie chwali jak odpasujący. Ben Hadat słuchał tego sprawozdania, kiedy pił on sam i królowie w namiotach. Wówczas powiedział swoim poddanym: Stańcie w szyku. Stanęli więc w szyku przeciw miastu. A oto pewien prorok poszedł do Achaba, króla Izraelskiego, i rzekł: Tak mówi pan, czyś widział cały ten wielki tłum? Oto ja wydam go dziś w twoje ręce, a przez to poznasz, że ja jestem pan. Wtedy Achab zapytał: Przez kogo wyda? Odrzekł: Tak mówi pan. Przez drużyny naczelników okręgów. Achab ponownie zapytał: Kto rozpocznie bitwę? Odpowiedział: Ty. Dokonał więc przeglądu drużyn naczelników okręgów. Zebrało się ich 232. Po nich dokonał przeglądu całego ludu, wszystkich Izraelitów. Było ich 7 tysięcy. Wyprawili się w południe, kiedy Ben Hadat oddawał się pijaństwu w namiotach. A z nim trzydziestu dwóch wspomagających go królów. Najpierw wyszły drużyny naczelników okręgów. Wtedy posłano do Ben-Hadada i zawiadomiono go, mówiąc: Wyszli ludzie z Samarii. A on rzekł: Czy wyszli w zamiarach pokojowych, czy też wyszli walczyć? Bierzcie ich żywcem. A tymi, którzy wyszli z miasta, były drużyny naczelników okręgów i wojsko za nimi. Każdy pokonał swego przeciwnika. Dlatego Aramejczycy uciekli, a Izraelici ich gonili. Ben-Hadad, król syryjski, też ratował się ucieczką na koniu razem z jezdnymi. Wyszedł też król izraelski i zabrał konie oraz rydwany. Zadał więc Aramowi wielką klęskę. Ponownie podszedł ów prorok do króla izraelskiego i rzekł do niego: Idź, nabierz odwagi, i zastanów się oraz przewiduj, co powinieneś uczynić. Bo po upływie roku król Aramu napadnie na ciebie. Również i słudzy króla Aramu rzekli do niego: Ich bogowie są bogami gór, dlatego nas pokonali. Natomiast walczmy z nimi na równinie, wtedy na pewno my ich pokonamy. Więc tak zrób: usuń każdego z królów z jego stanowiska, a zamiast nich ustanów namiestników. Ty zaś musisz wystawić nowe wojsko, takie jak to, które ci poległo. Również konie, jak tamte konie, oraz rydwany, jak tamte rydwany. A potem walczmy z nimi na równinie, to na pewno ich pokonamy. Posłuchał ich głosu i tak zrobił. Po upływie roku Ben Hadat rzeczywiście dokonał przeglądu Aramejczyków i nadciągnął do Afek na bitwę z Izraelem. Dokonawszy też przeglądu, Izraelici zaopatrzeni w żywność, wyruszyli im naprzeciw. I rozłożyli się obozem Izraelici przed nimi jak dwa statka kus, Aramejczycy zaś zapełnili okolice. Wtedy podszedł do króla izraelskiego mąż Boży i rzekł. Tak mówi Pan. Ponieważ Aramejczycy powiedzieli Pan Bóg Izraela jest bogiem gór, a nie jest On Bogiem równin, dam całe to wielkie mnóstwo w Twoje ręce, abyście wiedzieli, że ja jestem Pan. Siedem dni obozowali jedni naprzeciw drugich. Dopiero ósmego dnia doszło do bitwy, a wówczas Izraelici pobili jednego dnia sto tysięcy piechoty Aramejczyków. Kiedy pozostali uciekli do Afek, do miasta, wtedy zwalił się mur na dwadzieścia siedem tysięcy pozostałych ludzi. Ben-Hadad też uciekł i w mieście przechodził z kryjówki do kryjówki. Jego słudzy powiedzieli mu, Oto słyszeliśmy, że królowie rodu Izraela są łaskawymi królami. Pozwól, że opaszemy worami nasze biodra, a powrozami nasze szyje. Potem pójdziemy do króla izraelskiego, może zostawi nas przy życiu. Opasali więc worami biodra, a powrozami szyje i przyszedłszy do króla izraelskiego powiedzieli: Twój sługa Ben-Hadad mówi: Proszę, daruj mi życie. A on odpowiedział: Czy jeszcze żyje? On jest moim bratem. Ludzie ci, wziąwszy to za dobry znak, skwapliwie podchwycili go za słowo i powiedzieli Benhadad, bratem twoim. On zaś rozkazał Idźcie i przyprowadźcie go. Wkrótce Benhadad wyszedł do niego. Wtedy go przyprowadzili do niego na Rydwan. Potem Benhadad do niego powiedział Te miasta, które mój ojciec zabrał twemu ojcu, zwrócę ci. Ponadto, będziesz mógł urządzić sobie bazary w Damaszku, jak urządził sobie mój ojciec w Samarii. Rzekł Achab: Ja na podstawie przymierza cię uwolnię. Następnie Achab zawarł z nim przymierze i wtedy go uwolnił. Pewien człowiek spośród synów prorockich rzekł z rozkazu pana do swego współtowarzysza: Uderz mnie, proszę. Ale ów człowiek nie chciał go uderzyć. Wówczas mu rzekł: Ponieważ nie posłuchałeś głosu pana, oto skoro tylko odejdziesz ode mnie, napadnie na ciebie lew. Kiedy odszedł od niego, lew upatrzył go sobie i zabił go. Ów człowiek znalazł sobie innego człowieka i rzekł: Uderz mnie, proszę. Wtedy ten człowiek wymierzył mu taki cios, że go zranił. A ów prorok poszedł i stanąwszy królowi izraelskiemu na drodze, nie dał się poznać dzięki przepasce na oczach. A kiedy król go mijał, wtedy on zawołał do króla i rzekł, twój sługa szedł w wir walki i oto jakiś człowiek oddalił się i przyprowadziwszy kogoś do mnie, powiedział, pilnuj tego człowieka, jeśli by zniknął, to będziesz musiał za jego życie oddać Twoje życie, albo będziesz musiał zapłacić talent srebra. I właśnie zdarzyło się, że kiedy twój sługa był zajęty tu i tam, wówczas pilnowany znikł. Król Izraelski wówczas mu powiedział: Taki niech będzie na ciebie wyrok, ty sam rozstrzygnąłeś. A on szybko zdjął przepaskę ze swoich oczu. Dopiero wtedy król Izraelski spostrzegł, że to jest jeden z proroków. Wówczas tamten powiedział mu: Tak mówi pan: Za to, że wypuściłeś ze swojej ręki człowieka, który podlega mojej klątwie, będziesz musiał za jego życie oddać twoje życie i twój lud za jego lud. Król Izraelski odjechał więc niezadowolony i rozgniewany i przybył do Samarii. Rozdział 21 Dziejów apostolskich opisuje podróż świętego Pawła do Jerozolimy oraz wydarzenia prowadzące do jego aresztowania. Po rozstaniu się z nimi odpłynęliśmy i bezpośrednim kursem przybyliśmy na Kos a następnego dnia na Rodos, stąd zaś do Patary. Znalazłszy okręt, który miał płynąć do Fenicji, wsiedliśmy na niego i odpłynęli. Zobaczyliśmy Cypr i zostawiliśmy go po lewej ręce, a płynąc do Syrii, przybyliśmy do Tyru, tam bowiem miano wyładować okręt. Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam siedem dni, a oni pod wpływem ducha, Odradzali Pawłowi podróż do Jerozolimy. Po upływie tych dni wybraliśmy się w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowadzili nas za miasto. Na wybrzeżu padliśmy na kolana i modliliśmy się. Pożegnaliśmy się ze sobą. Myśmy weszli na okręt, a oni wrócili do swoich domów. Kończąc naszą żeglugę, przybyliśmy z Tyru do Ptolemaidy. I powitawszy braci, pozostaliśmy u nich jeden dzień. Wyszedłszy na zajutrz, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa ewangelisty, który był jednym z siedmiu i zamieszkaliśmy u niego. Miał on cztery córki, dziewice mające dar proroctwa. Kiedyśmy tam przez dłuższy czas mieszkali, przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos. Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: To mówi Duch Święty. Tak Żydzi zwiążą w Jeruzalem męża, do którego należy ten pas, i wydadzą w ręce pogan. Kiedyśmy to usłyszeli, razem z miejscowymi braćmi zaklinaliśmy Pawła, aby nie szedł do Jeruzalem. Wtedy Paweł odpowiedział: Co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jeruzalem dla imienia Pana Jezusa. Nie mogąc go przekonać, ustąpiliśmy ze słowami: Niech się dzieje wola Pańska. Potem, przygotowawszy się do podróży, ruszyliśmy do Jerozolimy. Towarzyszyli nam niektórzy uczniowie z Cezarei i zaprowadzili do niejakiego mnasona z Cypru. Jednego z pierwszych uczniów, u którego mieliśmy znaleźć gościnę. Kiedy znaleźliśmy się w Jerozolimie, bracia przyjęli nas z radością. Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba. Zebrali się też wszyscy starsi. Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród Pogan przez jego posługę. Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów mieszkających wśród pogan nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali swych synów ani nie zachowywali zwyczajów. Cóż więc począć? Na pewno dowiedzą się, że przybyłeś. Zrób więc to, co ci powiemy. Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złożyli ślub. Weź ich ze sobą, poddaj się razem z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyć sobie głowy, a wtedy wszyscy przekonają się, że w tym czego się dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma źdźbła prawdy, lecz że ty sam przestrzegasz prawa na równi z nimi. Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, Posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych Bożkom od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Wtedy Paweł wziął ze sobą tych mężów. Następnego dnia poddał się razem z nimi oczyszczeniu. Wszedł do świątyni i zgłosił termin wypełnienia dni oczyszczenia, aż zostanie złożona ofiara za każdego z nich. Kiedy zaś siedem dni dobiegało końca, Żydzi z Azji, ujrzawszy go w świątyni, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego z krzykiem Izraelici, na pomoc! to jest człowiek, który wszędzie naucza wszystkich przeciwko narodowi i prawu i temu miejscu. A nadto jeszcze Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu, i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. Poruszyło się całe miasto. Zbiegł się lud. Porwali Pawła i wlekli go poza świątynię. Natychmiast też zamknięto bramy. Gdy usiłowali go zabić, doszła do trybuna Kohorty wiadomość, że całe Jeruzalem jest wzburzone. Natychmiast wziął żołnierzy i setników i zbiegł do nich na dół. Na widok trybuna i żołnierzy zaprzestano bić Pawła. Gdy trybun przybliżył się, kazał go ująć, związać dwoma łańcuchami i dopytywał się, kim jest i co uczynił. A z tłumu każdy krzyczał co innego. Nie mogąc się nic pewnego dowiedzieć z powodu zgiełku, kazał go prowadzić do twierdzy. Gdy znalazł się na schodach, Doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu naporu tłumu, bo tłum ludzi szedł za nim krzycząc precz z nim. Kiedy miano go wprowadzić do twierdzy, rzekł Paweł do trybuna, czy wolno mi coś ci powiedzieć? A on odpowiedział: Mówisz po grecku? Nie jesteś więc Egipcjaninem, który niedawno podburzył i wyprowadził na pustynię cztery tysiące Sykaryjczyków? Ja jestem Żydem Starsu, odpowiedział Paweł obywatelem znacznego miasta w Cylicji. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. Gdy pozwolił, Paweł, stojąc na schodach, dał znak ręką ludowi, a gdy nastała zupełna cisza, odezwał się po hebrajsku tymi słowami. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.